Dzisiaj przygotujemy sobie ekspresowe, domowe pączki. Zapraszam do oglądania. To są składniki, których będziemy potrzebować. 3 opakowania serka o smaku waniliowym, 220 g mąki, łyżeczka soli, 3 jajka i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy miskę i wbijamy do niej wszystkie 3 jajka. Przy użyciu rózgi dokładnie je roztrzepujemy. Następnie do jajek dodajemy 3 opakowania serka. Musimy to teraz dokładnie wymieszać. Następnie wsypujemy tutaj 2 łyżeczki proszku do pieczenia. I około pół łyżeczki soli. Cukru już tutaj nie dodajemy, ponieważ serek sam w sobie jest słodki. Dokładnie mieszamy. I partiami będziemy teraz wrzucać tutaj całą mąkę. Jeśli ciasto wyjdzie zbyt rzadkie, możemy dodać odrobinę więcej mąki. Ciasto jest już odpowiednie, więc możemy przechodzić dalej. Do garnka wlewamy dużą ilość oleju i rozgrzewamy go do temperatury około 180 stopni. Następnie przy użyciu 2 łyżek formujemy kuleczki. Jedną nabieramy ciasto, drugą formujemy kulkę i taką kuleczkę wrzucamy na rozgrzany olej. Olej mamy już dobrze rozgrzany, więc wrzucamy do niego pączki. Smażymy do momentu uzyskania ładnego, złocistego koloru. Nie ma potrzeby obkręcać pączków, ponieważ same bardzo ładnie się obkręcają. Pączki nabrały nam już ładnego złocistego koloru, więc po około 2 minutach możemy przenieść je na ręcznik do odsączenia z nadmiaru tłuszczu. Na koniec pączki możemy obsypać jeszcze cukrem pudrem. A pączki w środku wyglądają tak. Dziękuję za obejrzenie. I zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i smacznego!